Hej, siemanko, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? A ja wam na pewno nie powiem. Ja jestem Royal Go, a wy oglądacie kolejny odcinek z serii Project Monster. Tym razem zrobimy sobie odcineczek, którym stuningujemy R1. Jak sami widzicie, to jest oto to jest ta właśnie piękna R1, która niby ma iść jak wściekła. Ale ile w tym prawdy jest, no nie wiem. Zobaczymy tak naprawdę, czy w ogóle coś z nią się da zrobić, żeby szła jak wściekła. Oczywiście śmieję się, no bo nie oszukujmy się. No to jest motocykl, tak? Motocykl wiadomo. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że idzie jak wściekły. Tym bardziej R1, bo to jest lead. No ale dobra, w takim razie zajmiemy się standardowym tuningiem. Zmieniamy elektroniczny zespół sterujący. Początkowa moc R1 to 148 koni, jak sami widzicie, jest tam prawie 150. Zobaczymy, ile uda nam się osiągnąć tak naprawdę. Dobra, tym razem Sterlane. Podejrzewam, że w ostatnim naszym odcinku, w którym tuningowaliśmy Gixera, również założyliśmy tego Sterlane'a, chociaż nie pamiętam, szczerze mówiąc. Szczerze, jakoś tak, nie wiem, nie przywiązuję wagi do tego, co zakładamy. Najważniejsza jest moc i osiągi. Pierdolnięcie musi być. No i oczywiście wydech. O, proszę, patrzcie. Termiginoni kosztuje 200. A, no to się nie ma co dziwić, że tak naprawdę tyle, co nic nam daje. I dobra, zakładamy sobie full carbo na Krapowicza. Jest droższy chyba? Nie, takie są... Takie same ceny są z tego, co widziałem. Ale mogę się mylić, bo w sumie nie za bardzo zwróciłem na to uwagę. Dopiero po nagraniu mogę zobaczyć, jak to tam stało wszystko cenowo. W każdym razie, no ten na Krapowicza z karbonu jest o wiele lepszy. Dobra, teraz zmieniamy skrzynię biegów na sportową. Sportową, wyścigową. No i co tutaj można jeszcze? Quick shifter, to jest wiadome. A co to nam daje? Z tego co widzę, to nic. Przed chwilą jeszcze coś tam dawało, ale teraz już nic. Jeździłem taką R1-ką na żywo. Powiem wam, że no... Jest strasznie niewygodna. Na pewno jest mniej wygodna od R6, którą ja miałem osobiście i którą jeździłem, którą pałowałem, że tak powiem. No w każdym razie, tak jak mówię właśnie, no jeżeli chodzi o ten motocykl i dłuższe wyprawy jakieś, no to da się, tak, wiadomo. Wszystko się da zrobić, ale niestety, no powiem wam, że kręgosłup cierpi i to niemiłosiernie. Kiedyś też pamiętam, że właśnie koleżka mnie wiózł tam, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale to było jakieś 50-60 km w jedną stronę. No i powiem wam, oczywiście ja byłem na pasażera, tak? No i powiem wam, że też strasznie to przeżyłem, bo w dwie strony, tak naprawdę my tylko na chwilę byliśmy w tej miejscowości. To znaczy, że od razu pokonaliśmy około 110-120 km. A w sumie to tak, no sporo jest, tak? 120 km na raz, to jest naprawdę dużo. Dobra. Tak między innymi tutaj nie musimy chyba już nic zmieniać, bo tak naprawdę nic nam to nie daje. Dźwignie hamulca i sprzęgła. Potrójne zaciski, rączki. Dobra, no i wróćmy do tematu, który poruszyłem. A, i tak nawiasem właśnie ja dokładnie jechałem o tą R1-ką w tych kolorach. Dlatego też sobie ją zmienimy na ten kolor. Dobra. No i oczywiście oponki, tak? Przyczepność musi być i lżejsze felgi. No i tak jak mówiłem, no niestety mój kręgosłup strasznie cierpiał, a później nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Plecy mnie cholernie bolały tak, że nie mogłem wytrzymać, naprawdę. Dlatego jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tego właśnie motocykla, no to przemyślcie to bardzo dobrze. No bo tak jak mówiłem, no R6 jest o wiele bardziej wygodniejsza. Wiadomo, oczywiście, różnią się mocą. Dobra, przepraszam, że mam przerwę, ale musimy zmienić tutaj felgę. Jak sami widzicie, wahałem się, którą wziąć, ale po prostu chciałem najbardziej korzystniejszą dla nas wybrać.
No, dlatego mówię właśnie, tak jak wspominałem, na R6 ma mniej mocy, co prawda jest o wiele wygodniejsza. Na R6 się siedziało tak jak na jakimś turystycznym motocyklu, pomimo, że jest to motocykl sportowy, więc to było dosyć dziwne, tak? Ale mimo wszystko nie pogardziłbym taką R1-ką, z miłą chęcią bym też ją poupalał. Dobra, udało nam się stuningować, wszystko robiliśmy, cholera! Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem, ile ma mocy. Wy na pewno zobaczyliście, zwróciliście uwagę. Ja niestety się nie przyjrzałem. Ale dobra, no mniejsza o większość. Szybki wyścig. Zaraz mam nadzieję, że jakoś nam się to pokaże. Zmienimy sobie tor, może. Tylko jaki by tu wziąć tor? Prawdziwy tor, a nie jakiś tam FIFA Rafa wymyślony. No i dobra. Oj, nie to co miało być. Rozpocznij wyścig. Zobaczymy, czy damy radę. Na początku pojedziemy sobie z kamerką od tyłu, a później zajmiemy się kamerką od zewnątrz. I myślę, że z tym będzie już większy problem. Zresztą na pewno się domyślacie. No bo nie prowadzę tego motocykla na żywo, tak? I jest mi o wiele ciężej. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się uda. Nie obiecuję, ale jakiś pewnie tam procent jest, że mi się uda. No jak zwykle to monotonne wczytywanie długie. Cholera, jak ja tego nienawidzę. Wszystko pięknie jest w tej grze, ale jedyne, co mnie właśnie odraża, to wczytywanie. Ach. Powiem wam, że od następnego odcinka chyba będę musiał wyciąć to, bo za dużo czasu tracimy na takie siedzenie i myślenie, słuchanie. Łohoho. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, może wy lubicie sobie tak siedzieć. No i cholera, niestety mocy naszego motocykla nigdzie nie ma pokazanej. Początkowe ustawienia? Nie. Ustawienia motocykla, może tu zawieszenie, ale patrzcie, tutaj nawet można się pobawić takie rzeczy. Podejrzewam, że takie coś też by nam wiele dało, ale my raczej nie będziemy się w to bawić. To już chyba by trzeba było pokombinować strasznie. I dobra, miejmy nadzieję, że damy radę. Aj. Jak sami widzicie, strasznie idzie na koło. O wiele bardziej niż tamten Gixxer, którego wcześniej tuningowaliśmy. Uła! Chyba to kogoś wyłożyłem. No idzie, idzie. No nie powiem, że nie. Myślałem, że będzie gorzej. Mam dla was również takie porównanie. Postaram się zrobić to porównanie i mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się je zrobić, ponieważ nagrałem sobie wcześniej, jak jechałem tą R1-ką, oczywiście szarą, którą jeszcze przed tuningiem, jeden wyścig. Specjalnie nagrałem to właśnie, żeby wam pokazać, jaka jest różnica przed tuningiem i po tuningu. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko złączyć jakoś w kupę. Bo szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem, ale wiadomo, musi być ten pierwszy raz. No i zobaczycie, jaka jest różnica, tak, pomiędzy R1 przed tuningiem i po. Podejrzewam, że kolosalna. Chyba nawet nie będzie co pokazywać, ale mam nadzieję, że obejrzycie z czystej ciekawości. Patrzcie, z przełożenia z jedynki na dwójkę od razu idzie na gumę. Aj, już myślałem, że się nie zamkniemy. Oczywiście nie pod względem mojej mowy, ale pod względem tego zakrętu. Patrzcie, jesteśmy na czwartym miejscu. No, najłatwiej nie jest, bo oczywiście przypominam, że poziom trudności SI, czyli tych całych amatorów, którzy jadą przed nami, i oczywiście nie są takimi amatorami, no bo jak byliby amatorami, to bylibyśmy już na pierwszym miejscu, a niestety nie jesteśmy. Więc tak jak wspominałem, no ich poziom jest zaawansowany z tego co pamiętam. Więc tak najłatwiej nie jest. Ale to fajnie, bo przynajmniej nie nudzimy się.
trzeci bieg 216. Nie pamiętam, jak tam było w Gikserze. Jeżeli będziecie ciekawi, to będziecie mogli sobie obejrzeć tam poprzedni odcineczek i sobie porównać. Piątkę, zamkniemy piątkę. A, byliśmy blisko. Odcięcia nie było, ale w sumie jechaliśmy już praktycznie na odcięciu. Dobra, a teraz zmienimy sobie... Oj. Kamerkę. Tylko czekajcie, wyjdę z tego rewelacyjnego zakrętu. Nie wiem, czy wiecie, ale no, ta R1 w środku wygląda tak samo jak na żywo. W sumie wszystkie te motocykle tutaj są bardzo dobrze odwzorowane. Więc nie ma się co dziwić. Aj, i znowu to samo, znowu zmieniłem. Nie, dobra, cofkę robimy na szybkości, tu przesadziłem, to cholernie. Jak sami widzicie, no znowu zmieniłem kamerę i znowu średnio mi to... Aj, wychodzi. Ale dobra, no tylko dwie pozycje straciliśmy, mam nadzieję, że do końca nie stracimy tej pozycji. No i oczywiście, że dojdziemy tych z przodu. Zawsze uwielbiałem ten zakręt, ale niestety teraz go chyba już nie lubię. Nie no, jakoś tam siedzimy na dupie, nie jest źle. No powiem wam, że jedyneczka jest rewelacyjna, naprawdę, no i Yamaha, tak? Uwielbiam Yamahę, zresztą jeździłem nią, no to nie ma co się dziwić, że tak ją chwalę strasznie. Ale tak szczerze mówiąc, to chyba każdy motocykl uwielbiał. W końcu jestem pasjonat. Zobaczymy, ile na dwójce pójdzie. 173. Nie no, powiem wam, że Gixxer na pewno o wiele lepiej jechał. No bo przypominam, że Gixxer tam miał około 205 koni, więc tak naprawdę... Aha. Tak naprawdę się wyłożyliśmy teraz. Kolanko na trawie, no ciekawe. Tego jeszcze nie grali w telewizji. tak jak wspominałem, no Gixxer miał około 205 koni, więc... No była różnica, tak? Jak tutaj fabrycznie było 150, to podejrzewam, że udało nam się osiągnąć może te 180. Aczkolwiek nie jestem pewny. Ale patrzcie, najświeższe jest to, że jak na razie w miarę nam to wychodzi i w miarę utrzymujemy to, tą pozycję. Dobra, posłuchajcie sobie troszeczkę tego motocykla. Nie będzie wam tu ględził i zanudzał. Dobra, i ostatnia prosta.
Właśnie nie wyrobimy. No, miałem rację. Oj, przyredukowałem bieg nie tak jak trzeba. Dobra, to teraz czas na to porubanko. Porubanko. Co to za słowo? To porównanie. Mam nadzieję, że mi się uda to skleić tak jak wspominałem. W takim razie do zobaczyska za sekundkę. Dobra, i teraz zabawimy się troszkę w stunt oczywiście, tak samo jak w Gixerze, tak też zrobimy tutaj. Słuchajcie, jak ten dźwięk pięknie, ten dźwięk, co ja gadam, ten silnik pięknie chodzi, nawet na niskich obrotach tak pięknie bulgocze. Aj, nawet nie mogę troszeczkę gazu dodać, bo od razu wkręca się na wysokie obroty, strasznie. Jest czuły na gaz ten motocykl. Powiem wam, że kiedyś jak będę miał ślub, a nie wiem kiedy to tak naprawdę będzie. Ale mimo wszystko, kiedyś jak będę miał ślub, to bardzo bym chciał, żebym miał taką obstawę motocyklową. Bardzo fajnie to wygląda. Uuu, piękna gleba. Nie no, cofamy sobie, bo przecież motocykl musi być piękny. Patrzcie, z samej jedynki idzie na gumę. Samo to mówi, jak potężny ten motocykl jest. I teraz tak samo było, też z gazu. Wystarczy troszeczkę mocniej odkręcić. Dobra, wypadałoby polecieć na jakąś prostą, ale tutaj... troszkę driftu, jak to się mówi. O, tam w dupę. Ten stud coś mi tutaj nie wychodzi. Zła mapa pobywam, znaczy mapa. Zły tor chyba. No niestety. Nie ma to tamto. Do stuntu chyba się nie nadaje. Bardzo fajnie chodzi ten motocykl. No i powiem wam, że po tuningu oczywiście o wiele lepszy dźwięk jest tego motocykla. No wcześniej chodził jak piczka. Zresztą podejrzewam, że domyślacie się o tym, no i zresztą sami słyszeliście.
każdy motocykl tak naprawdę seryjny, no niby fajnie chodzi, tak? Niby przecinak i w ogóle, ale nie jest to jednak to samo, co zrobiony motocykl. Oczywiście mam na myśli układ wydechowy i te sprawy. Patrzcie, tu mamy piękną prostą, zobaczymy, jak daleko zajedziemy na tym kole. No. No, to daleko zajechaliśmy. Aj. Dotknęliśmy niestety. Uła. To było nieciekawe. I stopi. I główka. Pięknie, o to chodzi. Dobra, przewijanko jakieś szybkie. W ogóle coś zadziała, czy nie? Zadziała. Tylko jak? Dobra, udało się. Niestety... nie wylądowaliśmy tam, gdzie chcieliśmy, no ale dobra. Jestem ciekaw, czy wstecz można jechać. Ale... wydaje mi się, że nie. Podejrzewam, że pewnie zaraz na stopnia, ale dobra, spróbujmy. No właśnie. O tym mówiłem. No dobrze. To w takim razie lecimy dalej. Tu jest kawałeczek prostej. Przejedziemy ją na tylnym kole i będziemy się żegnać w tym odcineczku. Tym razem na jedynetce. Aj, strasznie jest czuła ta jedynka. Jak poleciał. No, więc tak jak mówiłem, no tak to wszystko wygląda, tak wygląda nasza kochana jedyneczka z obtartym lustereczkiem. Wyjątkowa. Motocykl rewelacyjny, no zresztą zobaczcie, jak on jest bardzo pochylony, to właśnie się tyczy tego, co wam mówiłem o tej pozycji. No, najwygodniejsza nie jest, ale na pewno nadrabia mocą, którą teraz ma i seryjnie również, bo ma 150 koni, więc to jest tak naprawdę masakra, jeżeli chodzi o pojazd, no bo nie ma do podjazdu prawie żaden samochód. No, trzeba było podjechać jakimś samochodem, który ma 600 koni chyba, żeby w ogóle miał jakiś podjazd, tak? Żeby mógł się brać z taką R1-ką. Więc teraz będę się z wami żegnał. Jeżeli odcineczek wam się podoba i chcecie więcej takich odcinków, to dajcie mi znać, a ja wam na pewno udostępnię te filmiki. A teraz... trzymajcie się, siemanko.